to Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat powinno dawno już wyeliminować import węgla. Tym bardziej, ja to jeszcze raz powtórzę, jeśli wy zagłosujecie na nas, na Prawo i Sprawiedliwość, to my zlikwidujemy import węgla. To jest znowu jakby obietnica, ja to powtarzam już setny raz pana Kaczyńskiego. No nie zlikwidowali importu, tylko zwiększyli dwukrotnie. W związku z tą sytuacją na Ukrainie i może z pewnymi reformami przyszłościowymi dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego, możemy liczyć na to, że zwiększy się wydobycie i że to, w jakim stanie są teraz kopalnie, mogą nam zapewnić tańszy węgiel albo w ogóle cokolwiek zmienić, żebyśmy się czuli bardziej bezpiecznie. Proszę panią, potencjał do wydobycia z polskich kopalń ciągle spada z tytułu tego, że państwo rezygnuje z pracowników, czyli nie ma kto otworzyć tego frontu wydobywczego. Pieniądze by się znalazły i dzisiaj możemy powiedzieć tak, że wydobycie ciągle spada. Jeśli byśmy potrafili utrzymać poziom wydobycia na tym samym poziomie, czyli niespadkowym, jakimś dużym wysiłkiem wynikającym z tej trudnej teraz sytuacji na rynku, no to jest góra. Ale to będzie oznaczało, że popyt na węgiel w Polsce jest około 10 milionów wyższy od możliwości zapewnienia z polskich kopalń, więc ciągle będzie ten import potrzebny, więc jest duże zagrożenie. One może nie dotknie teraz najbliższych 3 miesięcy, bo zima się skończyła, pewne zapasy węgla są na zwałowisku elektrowni, elektrociepłowni, czy kopalń, czy tutaj tej agencji strategicznych, agencji materiałowych, pewne są, ale niewątpliwie ten kryzys nastąpi, bo dzisiaj ja mam taką informację, że zwrócił się ktoś do mnie jako do eksperta, czy nie mógłbym załatwić eksportu, dużego eksportu do Chin. Proszę państwa, Chiny, które produkują około 4 miliardów ton, one ciągle stawiają na najtańszą energię, nie przejmują się tymi emisjami, twierdząc między innymi również, że i słusznie, że CO2 nie jest gazem cieplarnianym, czyli nie wpływa na zmianę klimatu, a wręcz jest gazem dobroczynnym tutaj dla życia i dla roślin, ale to już abstrahując od tego. Więc popyt na węgiel będzie bardzo duży w obecnej sytuacji. Kto wie, czy Niemcy nie będą musieli zrezygnować z decyzji o likwidacji energetyki atomowej, bo jeśli teraz będzie tego gazu troszkę mniej, a mają te elektrownie jeszcze są, na razie są tylko zamknięte, one jeszcze mają możliwość przywrócenia ich do ruchu, do użytku, więc prawdopodobnie tak będzie. W Polsce mamy taką sytuację, że przez lata wmawiano ludziom, żeby wymieniać piece. Wszyscy, wiadomo, bardzo duży procent osób przeszło na ogrzewanie gazowe, a już jeszcze przed tym kryzysem na Ukrainie, przed tą wojną było już mówione o tym, że całkowicie będzie zlikwidowane proszę państwa, opalanie węgla. To jest tylko przykład na to, ile wcześniej było różnych... Ja pamiętam, jak najpierw była preferencja przejścia z węgla na gaz. To była jedna. Jak przeszli na gaz, gaz gwałtownie poszedł do góry i to była inwestycja. Teraz odejście od tych kopciuchów na rzecz pieców piątej generacji, tak? Wiele pieniędzy wsparcia publicznego poszło i teraz się okazuje, że te kopalnie nie mogą wyprodukować odpowiedniej ilości gorzków. Czyli ktoś znowu poniósł inwestycję i to państwo poniosło w 75%, bo mniej więcej takie było wsparcie, ale to są środki publiczne i nie będzie tego ekogroszku. Ale nie zdążyło się to wrócić niektórym. Nie tylko, że go nie będzie, ale jak nawet będzie, to będzie taki drogi, że no proszę państwa, my mamy zasobów energetycznych, ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla tyle, że mamy jeszcze do kilku krajów ościennych i my nie potrafimy wydobyć naszych surowców.
Co to oznacza? Gdybyśmy dzisiaj zapewnili sobie bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o krajowe nośniki energetyczne, co to oznacza? Ceny mogłyby rosnąć na świecie o 1000000%. My mamy swój gaz, swój węgiel, swoją ropę, a my, tym bardziej, że my jako społeczeństwo jesteśmy właścicielami tego gazu, tej ropy i tego węgla, więc techniczny koszt wytworzenia jest niski i my byśmy mogli z małą marżą dla budżetu państwa mieć najtańsze, bez względu, gaz kosztował 360 tam dolarów za 1000 metrów sześciennych, teraz jest 10 razy większy, a my byśmy mogli dalej ten taki gaz dać dla polskiego konsumenta, głównie dla gospodarstw domowych i dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo te małe i średnie przedsiębiorstwa są znowu w związku z tym całym kryzysem spowodowanym przez polskie rządy. Tu nie ma nic winy ze strony Unii Europejskiej, jak to wszyscy politycy mówią, głównie pan Kowalski i tak dalej, że to podniesienie tych cen uprawnień do emisji i tak dalej. 8 lat temu, jak Prawo i Sprawiedliwość, nawet patrząc na negatywnie na rządy PO i PSL, to Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat powinno dawno już wyeliminować import węgla. Tym bardziej, ja to jeszcze raz powtórzę, jeśli wy zagłosujecie na nas, na Prawo i Sprawiedliwość, to my zlikwidujemy import węgla. To jest znowu jakby obietnica, ja to powtarzam już setny raz, pana Kaczyńskiego. No nie zlikwidowali importu, tylko zwiększyli dwukrotnie. Czyli uzależniają nas, polskie rządy, wbrew wcześniejszym deklaracjom, uzależniają nas od obcych dostawców, destabilizując dostawy, no i powiedzmy, jesteśmy wrażliwi na te ceny światowe. Kto jest poszkodowany w tym zakresie? Nie polskie rządy, bo polskie rządy tutaj zadłużają kraj na potęgę, nie tylko w energetyce, ale zadłużają kraj na potęgę i jeszcze są gloryfikowane, jeszcze mają największe poparcie społeczne. Taka jest taktyka, taka jest manipulacja społeczeństwem, taka jest cenzura prewencyjna, że Polakom się podaje tylko papkę taką, żeby myśleli, jakie to mają wspaniałe rządy. Dam przykład, proszę państwa. Dobrze, odchodzimy od węgla, co pani powiedziała. Lasy państwowe są własnością Polaków. Co się stało na jesień, jak nie będzie węgla, to czym mają opalać ludzie na wsi? Rolnicy generalnie opalają drewnem. Dęb, buk, dąb, brzoza, jesion, te twarde gatunki węgla. Na jesień tu nie decyduje tutaj, czy Gazprom o cenie węgla. To polskie lasy, gdzie my jesteśmy właścicielami, dwukrotnie podniosły cenę drewna opałowego. Co to oznacza? Że na przyszły jesień kubik drewna nie będzie kosztował 150 zł, a 300 zł. No proszę państwa, to są skandale. Oczywiście państwo to wykorzystuje, tą całą sytuację tych podwyżek cen, żeby sobie też jakby podretować budżetem, swój budżet, ale kosztem polskiego społeczeństwa. Proszę państwa, jeśli chodzi o ten gaz, to my mamy takie są regulacje prawne, że możemy dostarczać ten gaz dla gospodarstw domowych jakby taryfowy i tam ta podwyżka ma być do 50%. Mamy mieć zwroty do PGNiG, czyli dostawcy energii będą miały zwroty ze Skarbu Państwa, ale średnie i małe przedsiębiorstwa nie. No proszę państwa, te podwyżki cen gazu i prądu no wyeliminują małe i średnie przedsiębiorstwa, które... Będą spoczywać właśnie na tych przedsiębiorstwach. Którego właścicielami są Polacy, bo to jeszcze jest jedyny kapitał w polskiej gospodarce, małe i średnie, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są z kapitałem polskim. To jest wykończenie kapitału polskiego, czyli to jest próba kolejna wyjałowienia wszystkich Polaków do gołej ziemi.
ZUS się zadłuża, Skarb Państwa się zadłuża, samorządy się zadłużają, likwiduje się, daje się niekonkurencyjne ceny dla małych i średnich przedsiębiorstw. No proszę Państwa, obciąża się indywidualne budżety tym wzrostem kosztów opałowych. Następna sprawa, proszę Panią, inflacja. Rada Polityki Pieniężnej prowadzi taką politykę, że wyemitowała dodatkowo dziesiątki miliardów złotych, niby ratując tą tarczę że wydało około 200 miliardów złotych. Uważam, że to był jeden wielki błąd, bo należało, ale też byśmy musieli tylko to omówić. Później mamy w tym Nowym Ładzie tarcza antyinflacyjna, tak? To następne tu miliardy. To wszystko nie powoduje wzrostu bazy podatkowej, to wszystko powoduje tylko zadłużenie, a społeczeństwo polskie się patrzy, jaki to wspaniałomyślny jest pan Kaczyński, pan Morawiecki, bo on współczuje tym wszystkim obywatelom Polski i on im, powiedzmy, ułatwia, bo to nie jest ich wina, że gaz poszedł do góry, że jest wojna, że i tak dalej. To nic nie jest wina, tylko mamy idealny rząd, tylko są wszyscy inni są winni i my dlatego się tak pięknie zadłużamy całym majątkiem. Więc następny krok będzie inflacja. Inflacja, już stopy procentowe poszły od 0,5 do 2,75, stopy referencyjne Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście to jest bardzo trudny temat do zrozumienia przez szeregowego tutaj obywatela, tak? Ale ja tylko powiem, że znowu nabraliśmy polskie młode małżeństwa, nabrały setki tysięcy kredytów hipotecznych na mieszkanie. Te kredyty hipoteczne były stosunkowo przy niskim oprocentowaniu, bo była bardzo niska stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. Teraz podniesiono do 2,75. Prognozy są, że do 3, bo inaczej sobie z inflacją nie poradzimy. No niestety to musi się odbyć po prostu. To musi. Jeśli ktoś wziął kredyt na 30 lat, na powiedzmy na wszystko, będzie płacił 2000 zł. No proszę Państwa, to jest następny krok, a chcę zwrócić uwagę, proszę Państwa, bo ja bym tutaj z niejednym dyskutował, czy ten dodruk tego pieniądza w Polsce to jest prawdziwą przyczyną wzrostu inflacji. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że to jest celowa inflacja, bo mogę dać przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie inflację mamy na dzień dzisiejszy, my mamy około 10, 9,5, tam jest inflacja na poziomie 7, ale tam, proszę Państwa, drukuje się miliardy dolarów rocznie i tam cały czas stopa referencyjna jest niska, czyli Stany Zjednoczone dla swoich pracowników drukują pieniądz, oczywiście pusty pieniądz, bo wiadomo, że dolar jest w tym momencie już transakcyjnym, ale on ciągle jest transakcyjny, także oni zarabiają na tym drukowaniu, bo sobie za darmo kupują ropę naftową z krajów tutaj OPEC i tak dalej, to jest inna sprawa. Ale to jest gdziekolwiek, szanowna pani redaktor, szanowni słuchacze, gdziekolwiek byśmy nie dotknęli, to do wszystkiego by trzeba było wołać komisję śledczą i wszystko, powiedzmy, uwypuklać, bo jesteśmy zaatakowani na wszystkich możliwych frontach. Na wszystkich. Czyli dochodzi, proszę Państwa, do jawnego już holokaustu narodu polskiego, a głównie Polaków, po to, żeby zmniejszyć populację Polaków, Słowian, tych o dużej inteligencji, bo myśmy jakby genetycznie przez lata byli w tak trudnych warunkach, że myśmy sami sobie jako naród polski doskonalił siebie z pokolenia na pokolenie. Raz prowadzi się do takiego zaniżenia wskaźnika dzietności, czyli braku możliwości odbudowy tkanki biologicznej Polaków. Dzisiaj, żeby 38 milionów Polaków jest według ostatniego spisu powszechnego z ubiegłego roku. Wskaźnik dzietności, gdzie PiS wprowadzał 7 lat temu 500+, który miał pomóc,
wynosił wtedy 1,4, teraz wynosi poniżej 1. Co to oznacza? Że za 3 pokolenia będzie połowę mniej Polaków. Taka jest strategia, to nie jest przypadek, proszę Państwa. To jest generalnie przygotowana strategia przez ludzi, którzy chcą przejąć majątek w Polsce, ziemię w Polsce. Te wszystkie chcą przejmować. Bilionowe zyski, a polskiego właściciela, jakim jest polski naród, sprowadzić do trzeciej, czwartej kategorii. I jeszcze do tego, żeby nas było o połowę mniej, bo tyle będą ludzi potrzebować w przyszłości, żeby służyć panom. Dzisiaj ten jeszcze chciałbym wrócić do, bo ja nie wiem dlaczego pan prezydent Duda i pan prezes, premier Morawiecki, pan minister Gliński, prezes GUS-u nadali taką ważność, że wystąpili wspólnie na pierwszym jakby raporcie związanym z spisem powszechnym w ubiegłym roku, ale z niego jasno wynika, że okres życia to nie są słowa około PZPN, to są słowa wynikające z przeprowadzonego spisu powszechnego. Drastycznie spada długość życia Polaków od 2 lat. Drastycznie są wszystkie wskaźniki mówiące o degeneracji polskiej narodowości. Już nie będę dawał o tym przykładu. Pokazuje się, jakie będą trendy w przyszłości, że trendy w przyszłości będą tacy, że bogaci będą sobie mieszkać w miastach, będą mieć 2 domy, będą mieszkać w miastach i to mówi prezes GUS-u, to mówi. To nie mówię ja, tylko prezes GUS-u. I teraz te wszystkie, ale te domy ekologiczne, te pałace, to wszystko będzie na peryferiach, na wsiach. Wywłaszczy się tych ludzi, te wszystkie najlepsze grunty, poprzez podatek katastralny w przyszłości i dalej będziemy wywłaszczeni i tam będzie nowa elita rządząca, elita wywodząca się z mniejszości narodowych. Tutaj, proszę Państwa, odnoszę teraz tej wojny na Ukrainie. No przecież należy naprawdę współczuć matkom i dzieciom, one są Bogu Ducha winne i one uciekają w przekonaniu, że chcą uniknąć śmierci, ale to jest, proszę Państwa, z góry ukortowana gra. Ukraińców już tutaj u nas jest około 2 milionów i teraz już około 400 tysięcy już przeszło, bo wejdzie następne kilka milionów. Co to oznacza? Że ci wielcy strategzy tego świata chcą doprowadzić przede wszystkim do zmiany struktury etnicznej naszego narodu. W 2011 roku nasza struktura była następująca. 97% zadeklarowało się, że jest Polakami, Słowianami, a tylko 3% mniejszości narodowej. Dzisiaj ta struktura już jest diametralnie inna. Myśmy powinni przede wszystkim przyjmować z powrotem wszystkich tych z Kazachstanu, nawet z Białorusi, bo chcę powiedzieć, że absolutnie w tej sytuacji nie chcę nic podważać tutaj stanowiska Ukrainy, żeby ktoś nie pomyślał, że w tych trudnych czasach, bo należy tym głównie obywatelom Ukrainy należy współczuć, ale jeśli chodzi o rządy, to jeszcze chcę powiedzieć, że jeszcze 2 miesiące temu Ukraina wstrzymała, pomimo że my jej tak pomagamy, to rząd Ukrainy na spotkaniu z polskim ministrem spraw zagranicznych w Stanisławowie wywiesił nie flagę ukraińską, a flagę ONU, czyli banderowską, czerwono-czarną, dopiero tam po interwencji. Dzisiaj ten rząd obecny na Ukrainie nie chce doprowadzić do ekshumacji i do, powiedzmy, tragedii wołyńskiej, tak? Czyli to jest jakby ciągle w zapomnieniu. My nie możemy dopuścić do zapomnienia to, co się stało tam, bo przecież to musi być wyeksponowane, żeby przestrzec następne pokolenia przed taką tragedię. Czyli Państwa, pomagajmy i pamiętajmy. Tak, jak teraz jeszcze Ukraińcy, rząd Ukrainy zablokował tranzyt między Chinami a Polską. No proszę Państwa, tyle pan prezydent Duda rok temu czy dwa dał pomocy $1 miliard w ramach swoich prerogatyw. My im tak pomagamy, my ich wszystkich przyjmujemy. Oczywiście ci ludzie nam dziękują, bo to ja widzę, co się dzieje. Ludzie dziękują, Polacy, jaki to wspaniały. I to jest piękne, bo ci ludzie są
ci ludzie są nieświadomi tego wszystkiego, po co oni tu przyszli. Oni, proszę Państwa, większość, która tutaj przyjdzie, to już tutaj pozostanie. Czyli zmieni się struktura etniczna i na tym zależy, na tym zależy tym, którzy chcą przejąć zasoby naturalne Polski, które są warte setki bilionów złotych. Oto toczy się wielka gra. A żeby tutaj pomieszać, bo naszą największą wartością jako narodu polskiego, jako państwa polskiego w 89 roku były te zasoby. Oczywiście ta inteligencja tych Polaków, którzy dają sobie rady w najtrudniejszych momentach, ale również jednorodność narodu polskiego, tak? Jednorodność. Dzisiaj ta jednorodność została zakłócona i za chwilę dzisiaj Ukraińcy nam dziękują, a za chwilę wyjdzie konflikt, bo przecież oni mają ciągle, ja mówię od strony rządowej, ciągle mają pretensje do 19 powiatów tutaj na wschodniej stronie. Oni ciągle mają pretensje do przesunięcia granic i tak dalej, i tak dalej. Czyli na to potrzeba popatrzeć w sposób taki ogólny, no ale generalnie, gdy Polacy tego nie zrozumieją, bo jedyna szansa, ponieważ jest jedyna w świadomości społecznej, tak, żeby Polacy się troszkę obudzili, ale nie obudzą się, jeśli nie będzie możliwości dostępu do tych Polaków poprzez odpowiednie programy, poprzez nagłaśnianie. Ja ciągle powtarzam, że to, co robi Rzeszów 24, no to jest zbyt mało, bo ile nas będzie oglądających? No, 2000, 5000 i tak dalej, a ogląda nas ciągle ta sama ilość, to ci ludzie sami oglądają, bo inni są zajęci przetrwaniem i martwi się w związku z tą pauperyzacją, która z roku na rok następuje. Także szanowni Państwo, w Waszych rękach jest ten materiał, który dzisiaj prezentujemy i aby dotrzeć do szerszej liczby osób, zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów, czyli TV Podkarpacie, TV Polska. Zapraszamy do udostępniania materiałów, przede wszystkim do wsparcia, tak już tutaj Pan Krzysztof pokazuje, do wsparcia OKO PZN, które w sposób no, społecznie stara się Państwa uświadomić o tych wszystkich rzeczach, których warto poinformować naszych bliskich, znajomych i rodzinę. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja jeszcze Pani Szyn, jeszcze chciałbym dodać też ważną sprawę. Tak się składa, bo ciągle jakby temat najważniejszy na dzień dzisiejszy dla wszystkich Polaków jest, ażeby nie dopuścić do fuzji PGNiG, tak? Już te przejęcie energii, to już zostawmy, to już jest faktem. PKN Orlen przejął za 1/3 ceny, bo ja tu mogę to omówić, za 1/3 ceny przejął spółkę Energię. Już jest na finiszu, jest przejęcie Lotosu. Lotosu, który ma nieporównywalne, lepsze aktywa do kreowania zysków w przyszłości niż PKN Orlen. Ale proszę Państwa, PGNiG, one ma jeszcze jakby w związku z tym, że dzisiaj jakby rząd polski zmienił strategię i po co, i żeby nie wydawać koncesji obcym kapitałom, no to PGNiG zostanie wchłonięte, a PGNiG ma setki koncesji, nie tylko w kraju, ale i za granicą. PGNiG to jest najbardziej perspektywiczna firma w Polsce. Jeśli ona zostanie przejęta przez PKN Orlen, no to będzie świadczyło o tym, że jakby połowę naszych zasobów, wartości zasobów zostały tym jednym ruchem zostały przejęte, bo to jest nie przejęcie PGNiG jako takiej, tylko to jest przejęcie Czyli suma summarum i tak to trafi w ręce obcego kapitału, bo przypomnijmy, że w Orlenie Polska ma tylko 27 bodajże procent i to zawsze warto... A w PGNiG ma 52, ale jeszcze jeden smaczek tutaj dodam. Proszę Państwa, PKN Orlen, prezes Obajtek czy zarząd zakupił 19 milionów uprawnień do emisji CO2 po cenie około 20 euro. Dziś jest około 100, czyli zarobił potężne pieniądze. Prezes, zarząd Tauronu, gdzie Skarb Państwa ma 30%, wykupił
miliony uprawnień. Ja tylko chcę pokazać, że to nie PGNiG, gdzie Skarb Państwa ma 72%, kupiło te, tylko kupują te firmy, czyli oni jakby wiedzą, jak się będzie kształtowała cena w przyszłości i teraz Orlen będzie miało nadzwyczajne zyski z tego tytułu i Tauron, tak? Czyli tamte spółki, gdzie Skarb Państwa ma mniejsze udziały, a niby mówią, że to są spółki polskie, czyli desygnują takich prezesów, ale daje się im informacje, co mają zrobić, a nie daje się informacji, bo gdyby PGNiG dzisiaj to kupiło, to byłoby trudniej przejmować PGNiG, które ma takie wysokie zyski. Już nie mówiąc, proszę Państwa, o tym, że zyski za ubiegły rok PGNiG miało około 7 miliardów złotych, ale to głównie wynikało właśnie z tego arbitrażu w Sztokholmie, które jakby nakazało Gazpromowi zwrot tych kosztów, ale w międzyczasie rząd polski, czyli ministerstwo, tak zmieniło formułę kształtowania ceny na gaz, że to, cośmy odzyskali, te 7 miliardów, to my to stracimy dwa razy tyle. Tylko dlatego, że rząd polski zmienił regułę kształtowania się ceny zakupu gazu. Z takich przykładów, szanowni państwo, czy szanowna pani redaktor, jest dziesiątki na każdym kroku. Nie ma ani jednego pozytywnego przykładu na to, że polski rząd inwestuje pieniądze z dodatnią stopą zwrotu. Pytanie jest jedno. Dzisiaj jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Proszę mi pokazać jedną inwestycję, którą zrobił polski rząd, gdzie ta inwestycja się zwróciła. Jest tyle przypadków, że są wydawane publiczne pieniądze i te pieniądze są wszystko marnowane albo w projekty, które już były raz opłacone, bo to o tym wspominał tutaj główny geolog kraju tu wcześniej. Także proszę Państwa, jest jedna wielka tragedia gospodarcza. Koszty tej tragedii, tych pomyłek, tego draństwa, tego braku gospodarności poniesie tylko i wyłącznie polski obywatel, polskie społeczeństwo, a i małe i średnie firmy. Ja tylko jeszcze dodam jeszcze jedno, bo byłem teraz zaproszony na konferencję rzetelnie o paliwach. Organizatorem był Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który skupia około 15 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, około 2 tysiące średnich, powiedzmy, i około 100 dużych, ale oni, proszę Państwa, pracują wyłącznie na taką legislację, która służy właśnie temu kapitałowi. Ja byłem umówiony na piątek z panem prezesem, bo wstępnie mu przedstawiłem, żeby był zapoznany z tym bogactwem Polski i możliwością generowania takich zysków. Już odmówił tego spotkania. Ja nie wiem, czy to jest, czy przełoży tylko na inny dzień. Tak samo chcę tutaj powiedzieć, proszę Państwa, przy całym szacunku do pani poseł Kurowskiej. Ja wysłuchałem jej odważnego wystąpienia odnośnie ujawnienia prawdy związanej z... Dwukrotnie się umówiłem z panią poseł na to, ażeby jej przedstawić problematykę o wiele bardziej ważną, bo dotyczącą bilionów złotych, i to spotkanie zostało dwukrotnie odwołane. Jak teraz się odwołuję teraz do pani biura poselskiego, proszę wyznaczyć termin tego spotkania, jeśli pani raz nie mogła, bo ja chciałem przyjechać do Krosna, odmówiono, później mieliśmy się umówić online, też odmówiono, to więc zaproponowałem tutaj, proszę wyznaczyć następny termin. Cisza, nikt nie chce o tym mówić, żaden poseł, odważni są tylko w tematach nie, mało ważnych. Oczywiście ta to, co zrobiła pani Kurowska, no to... To duża pochwała, tak? Duża pochwała, ale ona też to oparła nie na swojej wiedzy, tylko na wiedzy tych lekarzy, którzy robią odpowiednią statystykę, którzy to badają, tylko ona miała odwagę się przeciwstawić. Ale proszę Państwa, tak się przeciwstawia pan poseł Gowin, tak się przeciwstawia pan Kowalski, który niby krytykuje, tak się przedstawia teraz pani Kurowska, bo muszę tak powiedzieć. Bo muszę tak powiedzieć, bo to są posłowie, którzy widzą, że Prawo i Sprawiedliwość musi oddać władzę, ale oddadzą władzę,
Tak mówi pan Michalkiewicz. Wszystko się musi zmienić, żeby się nie zmieniło nic. Czyli oddają władzę, ale powstają w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy. Tutaj niby wychodzi z tego porozumienie reprezentowane przez pana Gowina. Krytykuje to Solidarna Polska. To jest tylko po to, żeby w przyszłości, jak PiS upadnie, żeby właśnie te partie, które są współrządzące, przejęły tą władzę rzekomo, że teraz to krytykują. Proszę Państwa, to jest jedna wielka ściema. Nie wierzcie tym ludziom, którzy dzisiaj wielce są w PiS-ie Zjednoczona Prawica i krytykują ten rząd, mają inne zdanie. Widzą, że to się kończy i chcą dalej być posłami przy sterach, ale nie chcą zajmować się najważniejszymi sprawami dla Polaków związanymi z wywłaszczeniem ich do gołej ziemi. Szanowni Państwo, jak widzicie, temat tabu. Sprawmy, żeby ten temat, czy zasobów, które posiadamy, czy tych wszystkich wyłudzeń, jak tutaj Pan Krzysztof powiedział, dotyczących naszych zasobów, nie doszło do skutku i dlatego bardzo jeszcze raz serdecznie apelujemy o to, żeby udostępniać ten materiał, rozsyłać znajomych do różnych grup. Postarajcie się pomóc nam dotrzeć z tą informacją do jak najszerszej liczby Polaków. Niech to będzie w milionach, Szanowni Państwo. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Moim rozmówcą był Pan Krzysztof Tytko, ekspert górnik. Dziękuję Panu Krzysztofowi bardzo serdecznie. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Drodzy Polacy, proszę więcej poświęcić czasu. Jeśli dzisiaj ktokolwiek jest patriotycznym, to ja chcę powiedzieć, że patriotyzm to jest walka z własną niewiedzą. To jest definicja ukuta tutaj przez nas. Patriotyzm to jest walka z własną niewiedzą i z własnym brakiem świadomości. Popatrzcie troszkę krytycznie na to, co wszystko robi rząd. Spróbujcie tutaj poszukać innych alternatywnych informacji, które rzucą światło dzienne, jak jest naprawdę. I do tego wszystkich Polaków wręcz zachęcam. To jest wszystkich Polaków obowiązek. Dziękuję. Informacje odsyłamy Państwa na stronę Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Tam na pewno znajdziecie Państwo najświeższe informacje o działalności właśnie tej społecznej organizacji. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.